23 marca wspominamy błogosławionego Piotra Higginsa, prezbitera i męczennika. Piotr najprawdopodobniej urodził się w 1602 roku w okolicach Dublina w Irlandii. W wieku około 20 lat wstąpił do klasztoru dominikańskiego przy Cook Street w Dublinie. Tam rozpoczął formację zakonną i przyjął święcenia kapłańskie. Następnie przez pewien czas przebywał w Hiszpanii. Gdy wrócił do Irlandii, został znanym kaznodzieją. W czasie powstania irlandzkiego w 1641 roku został aresztowany i przewieziony do Dublina. Ponieważ nie chciał uznać króla Anglii za zwierzchnika kościoła katolickiego, skazano go na karę śmierci. 23 marca 1642 roku został stracony przez powieszenie. Przed egzekucją wyznał, że nie popełnił żadnej zbrodni. Jest tylko wierny swojej wierze katolickiej i to za nią ginie. Ginie jako członek zakonu dominikańskiego. Piotr został beatyfikowany w grupie męczenników irlandzkich 27 września 1992 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Piotr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.